Cześć moi drodzy, w poprzednim odcinku znęcaliśmy się nad zestawem bezprzewodowych mikrofonów od firmy Rode i było słabo. Dzisiaj mam też mikrofony firmy Rode, ale odświeżony model. Jest to model Rode Wireless Go, czyli odświeżona wersja poprzednich mikrofonów. Oczywiście też z problemem, mianowicie tym razem tutaj wyzionął ducha włącznik, mały przycisk włącznika i sprzęt został uziemiony. Sprawdzimy przy naprawie tego włącznika, przy jego wymianie, czy też to jest takie problematyczne, bo producent z jakiegoś powodu nie podjął się naprawy i sprawdzimy, czy to też jest tak kiepsko zrobione. Zapraszam do oglądania. To jest nasz zestawik, prawdopodobnie jest to zwrot z Amazona. Sprawdziłem to sobie wcześniej i faktycznie ten włącznik nie działa, natomiast ogólnie to wszystko jest sprawne. To jest nasz włącznik. I jak widzicie, ktoś wydubał zaślepkę. Więc cała idea będzie taka, żeby wyciągnąć ten włącznik. Oczywiście najpierw trzeba to urządzenie rozebrać i to sobie przede wszystkim sprawdzimy, jak łatwy będzie serwis takiego urządzenia. Nauczony doświadczeniem przygotowałem sobie podgrzewacz, matę grzewczą i będziemy działali tak jak poprzednio, czyli rozgrzejemy to urządzenie, a żyletką postaram się to otworzyć. Zobaczymy, jak będzie. Podgrzewacz włączony, zdejmę tą naklejkę, która ma służyć tutaj do osłony tego urządzenia. Ona nam nie będzie już potrzebna i grzejemy. Ok, sprzęt się nagrzał. Spróbujemy zastosować tą samą metodę co poprzednio. Coś tam się odkleja, ale idzie to niemrawo. Ciekawe, czy wyświetlacz też jest tutaj przyklejony do tej płytki, którą będziemy odklejali. Słabo to odchodzi. Rozgrzewam to jeszcze raz. Klej odchodzi tak samo upierdliwie ciężko jak w pierwszym modelu, więc pod tym względem nic się nie zmieniło. Ok, z tej strony tutaj jest taśma wyświetlacza. Więc główne odklejanie trzeba wykonać z tej strony, żeby to odgiąć w drugą stronę i nie zerwać tasiemki. W tym modelu jest jeszcze coś inaczej nakombinowane. Tu jest jeszcze jakaś jedna tasiemka, którą można urwać. I nie mogę tego otworzyć, bo ta taśma chyba jest zbyt krótka, żeby tak... Porąbana sprawa. Ok, teraz trzeba byłoby odkleić ekran. Mam nadzieję, że ten ekran przeżyje. Pod tym kątem tu się nic nie zmieniło. Jak gówniane to było, tak jest. Ok, w tym miejscu jest jeszcze jedna taśma, którą można oderwać. To jest chyba antena. Więc nie tylko ekranik, ale jakaś tasiemka jest możliwa do uszkodzenia. No dobra, a pytanie za 100 punktów. Czy ta tym razem przeźroczysta, plastikowa część jest na wcisk, czy jest wklejana? To jest dobre pytanie. Jak myślicie, czy ta część plastikowa, która jakby jest częścią korpusu, poprzednio była zgrzana ultradźwiękami, tu też jest w taki sposób grzana? Chodźcie pod mikroskop i sobie to sprawdzimy, jak to wygląda. Ja czuję, że jest tak samo gównianie. I co my tutaj widzimy? Widzimy jakieś zgrzewy, zero śrubek, zero wkrętów.
wszystko jest, można powiedzieć, po staremu. Da się to podnieść? No i nie da się tego otworzyć w normalny sposób. Trzeba będzie to na siłę rozwalić. Jest tak jak poprzednio, czyli gównianie. Trzeba będzie użyć tutaj siły i też wyrwać ten biały plastik. Ten biały plastik tutaj będzie musiał zostać w jakiś sposób wyrwany. Aż się zgrzałem. Mam nadzieję, że mi ten ekran nie pękł. Autentycznie się spociłem z tego wrażenia. Wylazło. Bateryjka tym razem jest opisana. Zobaczcie, jest to opisane na baterii. Nie jest to wklejone. I patrzcie to. Bateria jest na wtyczce. Można ją dosłownie... Chyba, przynajmniej mam taką nadzieję. O, tak. Jest na wtyczce. Widzicie? Nie wymaga to lutowania. Jezu, jest. Producent zrobił drobny progres w projektowaniu takiego szajsu. Mianowicie, bateria jest możliwa do wymiany bez użycia lutownicy. To jest po prostu wow. Taki feature, że jestem w szoku. Cała reszta póki co jest zrobiona tak samo. Ta część wewnętrzna jest zrobiona z przeźroczystego plastiku. W poprzedniej wersji była w kolorze obudowy, czyli biała. Tu jest przeźroczysta, a obudowa jest czarna. Jak to dalej wygląda? Zmienił się troszeczkę laminat. Doszła antena na jakimś takim, wiecie, kawałek PCB, dwustronny nawet, więc jest dodatkowa antena. Zmieniła się chyba trochę elektronika. No i tak ogólnie wygląda troszeczkę lepiej. Nawet są jakby dwie anteny, bo to jeszcze jest antena paskowa, PCB, więc jest podwójna antena. Okej, ja na razie odłączę ten ekranik. Ułatwi mi to zabawę z wymianą tego switcha. Ekranik wyciągnięty. I co, musimy się tym gagatkiem zająć. Pod mikroskop trzeba pójść. Switch taki wydaje się, powiedzmy, tabletowy, z chińskiego tableta. A to jest nasza bateria. I zobaczcie, chyba oni wiedzieli, bo kabelki są opisane. Red, BLK, Blue, czyli Red, Black, Blue. No jest progres. Jakby was interesowało, tu są układy, chyba mikroprocesor Dialog, ATS, nie wiem co to dokładnie jest, może coś od obsługi LCD, nie mam zielonego pojęcia. Port USB-C. Dwa switche, co jakiś wzmacniacz antenowy albo coś w tym stylu. Druga część laminatu jest pusta. Jest tutaj opisane sporo punktów testowych, czyli pewnie do testowania w czasie produkcji lub nawet do programowania, firmware'u i tak dalej. Switch nie działa kompletnie. Męczyłem go i nie chcę złapać w żaden sposób. Więc nie ma co się tutaj nim za bardzo stresować. Trzeba go po prostu stąd wywalić. Mam to. Switch został wyciągnięty, zdemontowany. Teraz pozostaje dobrać do tego jakiś pasujący przycisk. Czyżby to był taki sam switch? Na oko wygląda bardzo podobnie, chociaż mam wrażenie, że jest troszeczkę mniejszy
ale chyba powinien pasować. Zaraz go sobie przymierzę. Wydaje się, że pasuje, choć jest tak na oko trochę mniejszy. Switch pasuje. Wydaje się troszeczkę mniejszy, no ale cóż, lepszego nie mam. Taki znalazłem. Lutujemy i zobaczymy, czy zadziała. To jest oryginalny Switch, a to jest mój Switch. No jest delikatnie mniejszy. Switch przylutowany. Na szybko podłączę ekran, akumulator i zobaczymy, czy to się włączy. Włączył się. Jest włączony. Przycisk działa. Dobra, zobaczmy, czy się wyłączy. Wyłącza się, przycisk działa. Normalnie jeden mały guziczek za, nie wiem, 2 złote, złotówkę. Okej, to mamy sprawne. Zobaczmy teraz, co z tym przyciskiem. Czy da się go tutaj z powrotem zamocować? No i tu jest gniazdo tego przycisku. To jest guma. To wszystko to jest jakiś rodzaj takiej, nie wiem, uszczelki gumowej. Dobra, i te przyciski, one są częścią tej gumy, a ten przycisk został wyrwany. Nie wiem, czy to do końca widać, ale one są częścią tej gumki. Nie jest ten przycisk jakby samodzielny, a tu przycisk został z tej gumy wyrwany. No trudno się mówi. Guma w tym miejscu została wyrwana. Ktoś się mocno postarał. Naprawa nie będzie idealna. Niestety przycisk został wyrwany na przysłowiowego chama z użyciem siły. Przycisk wstępnie po założeniu płytki PCB klika, ale wymaga bardzo głębokiego wciśnięcia, wduszenia. Nie będzie to ideał. Zobaczymy jeszcze raz, czy się włączy. Włącza się. Czas podkleić ten plastik. Do podklejenia tego plastiku użyję kleju cyjanoakrylowego. Obudowa się skleiła. Chciałem to zamknąć, ale niestety się okazało, że pobrudziłem wewnętrzną część szybki od kleju. Widzicie, jest tam taki mały cosik kleju. Trzeba by to doczyścić, żeby to ładniej wyglądało. To jest ten mały zadzior kleju. Ok, trochę ipy, trochę wykałaczki i chyba się uda. Tak, udało się ten klej wrzucić na ramkę. Jako tako przeczyściłem, sklejam i zamykamy. Chciałem powiedzieć, że jako tako przeczyściłem, ale im bardziej na to patrzę, tym więcej rzeczy dostrzegam. O, teraz to właśnie widać. No zobaczmy, może alkoholem izopropylowym troszeczkę. Udało się to doczyścić. Drobne straty powstały w tym miejscu, 2 zadziory się zrobiły. Prawie, o widzicie, teraz dokładnie to widać. Tu jest mały zadziorek. I tutaj przy otwieraniu, podważaniu tego plastiku naprawę można uznać za skończoną. Jak w mojej opinii jest wykonany zestaw Rode Wireless Go 2. Trochę lepiej, nadal gównianie. Nie potrzebujecie już lutownicy do wymiany akumulatora,
akumulator jest opisany, bardziej normalny, ma nawet troszkę większą pojemność, ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia. W komentarzach możecie napisać, co wy o tym myślicie na temat takich jednorazowych produktów, które nie są serwisowane przez producenta. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.